Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. To znowu my, testerki szczęścia. Beksalala. I Kaprylda. Dziś chciałyśmy porozmawiać sobie we dwie o naszych doświadczeniach związanych ze szczęściem dla osób plus size. Ja jestem właśnie plus size całe życie. Kaprylda plus size była kiedyś. To znaczy ja powiem, nawet... że ja coraz bardziej przestałam być plus size, najpierw jak poszłam do szkoły policealnej, a później jak poszłam do pracy, to już w ogóle się coraz bardziej zaczęłam robić minus size, że tak powiem. To można powiedzieć, że twoje doświadczenia nie będą takie bogate jak moje, ale będziesz mogła nam powiedzieć, czy czujesz się szczęśliwsza jako osoba, która już plus size nie jest. No dobra, to spróbujemy się temu przyjrzeć tak. Wszystkiemu. Dobrze, dobrze. No i czy w ogóle osoby plus size mają prawo do bycia ludźmi szczęśliwymi w takim stanie, w jakim są, czyli w stanie plus size? Ja mogę opowiedzieć ze swojego życia tylko to, że bywałam osobą, znaczy minus size to raczej nie, po prostu size. Czasami. No, normalny, znaczy normalny, nie, to złe słowo, normalny, ale tak, nie byłam plus size, bywałam, ale wtedy i tak wewnętrznie czułam się osobą plus size, dlatego że obawiałam się przytycia po prostu. Rozumiem. Odmawiałam sobie jedzenia, łykałam jakieś tabletki, które miały spowodować, że będę czuła się nasycona. Później się okazało, że one są szkodliwe, bo kiedyś były dopuszczone, teraz już są wycofane w Polsce. I właściwie nigdy nie czułam się taka wolna, szczęśliwa, wyluzowana z tego powodu, że mam przepiękną figurę. Zawsze czułam się źle, mimo tego, że mieściłam się w jakieś tam małe ciuchy. Także... Czyli tak jakby to był stan gdzieś psychiki, to plus size, że twoje ciało było normalne, a gdzieś z tyłu głowy ciągle miałaś tą obawę, lęk, że mimo wszystko coś takiego jak, powiedzmy, problem u anorektyków, gdzie osoba staje przed lustrem i właśnie widzi, jest osobą już, powiedzmy, także w bardzo kiepskim stanie fizycznym, wręcz wycieńczoną, a ona cały czas siebie widzi jako osobę, no niestety, plus size. I właśnie to jest bardzo, właśnie bardzo groźne, nie? Tak. W tym momencie. Ale ja nie byłam w takim stanie, niestety za bardzo kocham jedzenie, żeby doprowadzić się do stanu anorektycznego, także u mnie byłoby to niemożliwe, bo ja lubię niektóre rzeczy bardzo, ale sobie ich odmawiałam albo sobie je dozowałam. U mnie to był taki paniczny lęk przed tym, że ja przytyję. No, w końcu odpuściłam i przytyłam. No i trudno. Ale właśnie się chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, skąd się w ogóle to bierze. Takie złe postrzeganie osób plus size i patrzenie na nie bokiem, krzywo przez inne osoby. Dlaczego wszyscy uważają, że plus size jest takie złe? Przecież nikt nie patrzy krzywym okiem na labradora, tak? Gdy obok niego stoi wyżeł smukły. A gdy obok takiej szczupłej osoby stoi jakaś jej grubsza koleżanka, plus size, teraz właśnie grubsza to jest chyba złe słowo, to wszyscy ją podejrzewają o to, że ona jest, źle się odżywia, jest niezdrowa, nie dba o siebie i po prostu każdy czuje się upoważniony do tego, że może sobie z niej żartować. I wydaje mi się, że to się już dzieje od przedszkola, prawda? I skąd te małe dzieci wiedzą, że ten grubszy kolega to jest właśnie nie taki? Skąd one w ogóle to wiedzą, jak myślisz? Właśnie to jest chyba kwestia tylko czysto kulturowa, tak mi się teraz wydaje, bo nie wiem, jak mnie w szkole uczyli, to bodajże w starożytnym Egipcie, czy na tych malowidłach ściennych, te hieroglify i tak dalej,
że... No chyba, że się mylę, ale w każdym razie w jakiejś kulturze starożytnej było coś takiego, że jak ktoś, że tak plus size to była oznaka dobrobytu, że komuś się świetnie powodzi, a ten taki osoba, powiedzmy, jak dzisiaj byśmy nazwali fit, no to raczej była porównywana z, no, nie chcę nikogo urazić, ale wtedy raczej podejrzewam z robotnikiem jakimś właśnie, no, czy niewolnikiem, prawda, no bo on był niedożywiony, on musiał ciężko pracować, a natomiast właśnie ten bogacz taki, jakiś wielki pan, no to on na tych wszystkich malowidłach i powiedzmy im szerszy, to tym więcej oznaczało, że ma więcej pieniędzy, nie? Tak. A to ciekawe, to może z zazdrości powstało po prostu, że zazdroszczono. Nie wiem, albo tym nawet... Tym bogatym tych figów jest później wymyślono, no, że one są niedobre. Tak, tak, przecież w starożytności właśnie to była oznaka dobrobytu. Nawet jakiś jest chyba taka, kurczę, też jakiś artefakt, taka znalezisko, to takie kamienne, nie wiem, czy to był bożek jakiś, w każdym razie taka postać kobiety, no, o obfitych kształtach. I to było właśnie, to przez archeologów bodajże jest uznawane, że to jako taka... kanon piękna, tak? Czy kanon piękna, bądź też właśnie taka, no, no, jako synonim takiej obfitości. Aha. Właśnie jeszcze powiedzmy, tak jak u kobiety, matki, no przepraszam, że tak powiem, obfite piersi, no to wiadomo, że to, że prawdopodobnie, nie wiem, tamci nasi przodkowie, czy to jacyś tam przodkowie, nie wiem, gdzieś, że oni powiedzmy ten... akurat ten posąg czcili i uważali, że jak będą czcić, no to spotka ich obfitość, że ta bogini ich po prostu wynagrodzi. I nie będą głodować i będą opływać w jakąś obfitość, więc no troszeczkę mnie dziwi to, kurczę, to stygmatyzowanie, no teraz tak to jest... prawda? Tak, teraz to jest właśnie stygmatyzowanie i ja powiem ci, że ja się czuję po prostu, nie wiem, atakowana i taka nieakceptowana. Nie, czasem spojrzenie wprost... wystarczy, nie? Nie, żeby mi wprost ktoś coś zarzucał, ale to wszystko, co tak słyszę, wiesz, wokół, bo ja słyszę, wydaje mi się, że więcej niż, wiesz, niż ludzie mówią. To wszystko, co słyszę i co czytam, to wydaje mi się, że wiele rzeczy jest wymierzonych tak podstępnie przeciwko właśnie takim osobom. Te wszystkie... takie programy o ćwiczeniach. Przecież wiadomo, że taka osoba, która nie ma predyspozycji ruchowych, ponieważ od dzieciństwa ma problemy na przykład z równowagą, tak jak ja, bo mam bardzo duży astygmatyzm i naprawdę jest mi ciężko się nie potknąć idąc, nie wykona tego wszystkiego i to jest dla mnie takie, nie wiem, no nie podłe, ale takie trochę jakby prześmiewcze, że się proponuje, żeby osoby, te wszystkie plus size nagle zaczęły ćwiczyć, nagle zaczęły biegać. Przecież to w ogóle jest wbrew ich naturze, tak? Gdyby miały ochotę biegać, gdyby miały ochotę ćwiczyć, gdyby po prostu je to, nie wiem, interesowało, no to przecież one by to robiły. A zewsząd taka jest właśnie presja, że są zaniedbane, więc muszą to robić. I powiem, że ja się naprawdę z tym źle czuję. Nawet u mnie w pracy zauważyłam, że bardzo dużo takich aktywności, które dotyczą jakiejś tam pracy takiej zespołowej, czy jakiegoś tam wspólnego wyjścia, czy wspólnego spędzania czasu, to są wszystko praktycznie aktywności sportowe. Na przykład pojedźmy w Tatry i zdobądźmy tam, nie wiem, Orlą Perć w dwukrotnie krótszym czasie, tak, niż tam jest założony. Albo gdzieś tam biegajmy. Albo nie wiem, jeździć na rowerach, na wszystkim. Nie ma w ogóle dla mnie takich aktywności i spędzania wspólnego czasu dla osób, których to nie interesuje. No, przecież ja nie muszę koniecznie ćwiczyć.
ćwiczyć, a czuję taką presję. Powiedzmy, szachy też sport, prawda? No oczywiście. Poza tym ja na przykład nikogo nie namawiam do tego, żeby pisał wiersze albo żeby pisał opowiadania. No prawda? Tak. I nikogo nie zmuszam, więc nie wiem, dlaczego te osoby takie szczupłe czują się zobowiązane do tego, żeby te inne osoby zachęcać do tego według nich zdrowego stylu życia. Wiesz i dbać o ich zdrowie. Dlaczego ktoś dba o moje zdrowie? Właśnie powiedz mi, dlaczego tak naprawdę społeczeństwu zależy na moim zdrowiu? Że to być może to jest, ja nie twierdzę, że to taki fakt, ale zastanawiam się w tym momencie, że prawdopodobnie te osoby same mają, powiedzmy, jakąś obsesję na punkcie swojego wyglądu. Być może też te osoby same wcześniej miały problem z nadwagą i również boją się, tak jak powiedziałaś, że to jest strach, żeby znowu nie przytyć. Być może te osoby próbują... Znaczy podam teraz dwa moje pytania. Czy chodzi może o to, że te osoby próbują sobie tak jakby potwierdzić, zmusić inne osoby podobne powiedzmy sobie, czy czemu, to powiedzmy ten obraz, że powiedzmy widzą osobę plus size i to jest obraz, którego one się boją powiedzmy u siebie, że same tak będą wyglądały i w tym momencie próbują tak jakby nakłonić tą osobę do zmiany jej poglądów, żeby dopasować poglądy tamtej osoby do swoich własnych, więc to jest moje pierwsze takie założenie. Natomiast drugie jest takie, no tak się rozgadałam, że wyleciało mi z głowy drugie założenie. Już mi się przypomniało. To jest związane powiedzmy z tym problemem, dlaczego ktoś komuś dokucza. Czyli powiedzmy, jak ktoś jest ten problem tak tłumaczony przez niektóre osoby, że ktoś na przykład mi dokuczy z tego powodu, że powiedzmy wytknie moje, pokaże mi moje problemy, żeby sam sobie udowodnił, że ja mam gorzej, bo ja się w tej chwili gorzej poczułam od niego, prawda? Jemu to przez chwilę sprawi radość, nie? Jemu to przez chwilę sprawi radość, że ja się wtedy gorzej poczułam, no ale to jest przez chwilę tylko, nie? To jest takie złudne. Poza tym chyba... Tak. Tak sobie myślę, że to jest właśnie chyba też jakaś forma dowartościowywania się. No te osoby po prostu nie robią wiele ponad właśnie, że to, ktoś że ma gorzej, ćwiczą. Gorzej ode mnie wygląda i tak dalej, tak. I jak ja mu to wytknę, to ja siebie usprawiedliwię. Tak, usprawiedliwię siebie, to znaczy mówię teraz z perspektywy osoby, która powiedzmy stygmatyzuje osoby o krąglejszych kształtach, więc no to powiedzmy, myśli, będąc taką osobą właśnie, która jest tutaj szczuplutka, a wytyka komuś, no to tak jakby faktycznie, no ja jeszcze nie czuję się idealna w tym momencie, ale widzę taką osobę plus size i sobie patrzę, ale o, a ta to już w ogóle, a weź ty się gdzieś podświadomie, kurczę, niech coś, to coś, co mi każe cały czas dbać o siebie, niech się ode mnie odczepi wreszcie, niech to coś zobaczy, że ta ma gorzej, to w ogóle, och, jak wygląda, och, och, och. Jest jeszcze taka koncepcja, ciekawa, usłyszałam niedawno, że lepiej być szczęśliwym niż szczupłym i że po prostu te osoby takie szczupłe są ciągle złe i ciągle znaczy dlatego dokuczają. Są zestresowane, nie? Bo są zestresowane, bo nie mogą sobie czegoś zjeść, tak? Nie mają odwagi w ogóle czegoś wiesz tam co? Ruszyć. Miałyby ochotę na wiele rzeczy, ale sobie na to nie pozwalają, więc dowalę temu, który sobie tam coś zjadł, załóżmy. Też niekoniecznie to się wiąże z jedzeniem. Tak, bywa też tak. Przecież, że są osoby, które są szczupłe po prostu z natury i osoby, które są krąglejsze, a jedzą dokładnie tyle samo i tyle samo się ruszają, to są często właśnie. Jakieś tam no to bardzo często jest to też kwestia natury psychicznej, nie wiem, na przykład takie osoba plus size mogła, nie wiem, nosi w sobie jakieś tam zadawnione traumy i po prostu jej ciało w ten sposób reaguje, że próbuje się od świata odgrodzić akurat no, taką warstwą tkanki tłuszczowej. Także no właśnie, to nie można kortyzol, tak. Prawda? Kortyzol, nie hormon to stresu. Tak. Hormon stresu, który jest wyzwalany
pod wpływem stresu. Bardzo mądre to. Dokładnie, więc... Ale to znaczy, no, to jest błędne koło, bo osoba plusaj się stresuje, gdy ci szczupli dokuczają, no, tak? No właśnie, ciągle to wcale nie, nie pomagają. Nie pomagają, bo w tym momencie się wytwarza więcej kortyzolu, no, no właśnie, i po prostu jest tak, problem ze schudnięciem, bo się ten kortyzol chyba w ogóle uniemożliwia wręcz schudnięcie, no tak, i może tam ktoś się zagłodzić i nic z tego nie wyjdzie, tak? I nawet i zaćwiczyć. I ja teraz, właśnie nie wiem, czy też zauważyłaś, pewnie tak, że jest w ogóle takie przyzwolenie społeczne na różne głupie żarty pod adresem osób plus size. Niedawno na takim, na Facebooku, na takim portalu, już nie powiem jakim, na takim, w każdym razie dosyć poważny, powiedział o poważnej tematyce, był taki dowcip, że leży taka gruba pani na plaży i mówi do męża, takiego chudziutkiego, malutkiego: kochanie, posmaruj mi plecy. I on biegnie z jakimś wiaderkiem olejku do opalania i z takim, nie wiem, mopem czy z czymś takim. No i wyobraź sobie, że tam połowa osób się zaśmiewała z tego i o, to na pewno, a rybko chyba, już biegnę rybko, on powiedział, o, to na pewno nie jest okoń ani coś tam, nie, tylko wieloryby też bywają, też czasami są rybami. I takie głupoty, że trzeba wezwać jakieś tam tych, co te wieloryby. Greenpeace, tak, ściągają. I takie bzdury. Ja, gdy tam napisałam coś, że to jest w ogóle głupie i niesmaczne, to usłyszałam, że jestem drętwa, znaczy przeczytałam, że jestem drętwa i nie znam się na żartach. A to, wiesz, no, mogłaś odpowiedzieć tam tym osobom, czy znają definicję żartu, ponieważ z żartu śmieją się obydwie strony, a jak śmieje się tylko jedna strona, to jest wtedy złośliwość, także to... Tak, chciałam wyjaśnić, było, tak, jak odróżnić prawdziwy żart od tego kiepskiego. No ale właśnie takie, takie żarciki, takie przytykanie, takie mówienie, no chyba się poprawiłaś, dobrze wyglądasz, tak? To jest po prostu na porządku dziennym. No przepraszam i bardzo. Nikt nie... No, tak. Co? Nie, bo jeszcze ja nie dodałam w mojej poprzedniej wypowiedzi co do właśnie kulturowości, że też jak się spojrzy, no to może nie będzie dla niektórych argument, ponieważ jakieś tam plemiona, powiedzmy, afrykańskie są uważane za prymitywne, chociaż tutaj bym polemizowała, bo oni tak żyją w zgodzie z naturą, nikogo nie krzywdzą, nawet powiedzmy, jak mają tam upolować jakieś zwierzątko, to upolują, bo są głodni, a nie, kurczę, wybiją pół gatunku, bo chcą mieć, kurczę, futro z norek, nie? Chociaż w Afryce pewnie nie ma norek, no ale no, dobrze, to był akurat mój kiepski żart, więc powiedzmy, tak, w tych kulturach bodajże afrykańskich, no to też chyba takim ideałem kobiety to jest kobieta o obfitych kształtach właśnie, także to nie jest prawda taka ogólnoświatowa, to, że osoby plus size, to coś jest z nimi nie tak, to jest tylko w naszej kulturze. Ale mam pytanie, w czymże nasza kultura jest lepsza od innych na świecie? Tak. U nas to się jeszcze tu bardzo dużo mówi o tym zdrowiu. I tu właśnie zadałam ci pytanie, ale później jakoś spoczyłyśmy na inny temat. Z tym zdrowiem. Przypomnij. Jak myślisz, dlaczego społeczeństwo tak się troszczy o to zdrowie osób plus size? Dlaczego społeczeństwo nie może zająć się po prostu swoimi talerzami i swoimi sprawami? Tylko koniecznie to zdrowie tych osób plus size takie ciągle martwi. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? No wiesz, tu akurat powiem ci w tym momencie, że ja mam w rodzinie taką osobę, nawet kilka osób, no bo powiedzmy moje plus size to było chyba maksymalnie przy wzroście 169, to moje maksymalne plus to było bodajże 80 kg. Więc no to powiedzmy to słabe plus. Słabe plus, prawda? Natomiast tak, mam osoby, powiedzmy, w rodzinie, gdzie już ta waga, powiedzmy, jest dwucyfrowa, przepraszam, trzycyfrowa. Trzycyfrowa. I no po prostu widzę te następstwa, które tak jakby no, następstwa tego plusa, prawda, które się odbijają na zdrowiu. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie to jest tak,
że wszystko jest dla ludzi, nie? I nawet osoba taka szczupła, która będzie siedziała, przesiadywała całe dnie przed telewizorem, czy leżała na kanapie i powiedzmy, i będzie miała taką przemianę materii, gdzie, no nie wiem, zje 10 paczek chipsów i tego nie będzie widać, nie? Bo tak, są i takie osoby. Nawet taka osoba, kurczę, nie wiem, siedząc, leżąc na tej kanapie, czy tam siedząc przed telewizorem, pijąc piwko, to ta osoba też powiedzmy nie wpływa pozytywnie na swoje zdrowie. Mhm. A dlaczego te osoby nie są brane pod lupę w tym momencie i dlaczego im się nie wytyka, że właśnie tak, że coś jest nie tak z nimi, tylko akurat te osoby plus. Tak, bo to chyba, wiesz, od razu widać, nie? Mm-hmm. Znaczy od razu widać, od razu jest założenie, że ta osoba się objada, że ta osoba leży, chociaż to wiesz, niekoniecznie. A poza tym, z drugiej strony, jak ma ochotę objadać się i leżeć, to jest jej sprawa. No, ktoś pali papierosy, ktoś pije alkohol, tak, ktoś się imprezuje. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i sami za siebie odpowiadamy w tym momencie. Tak, dokładnie. Żyjemy w jakimś zanieczyszczonym środowisku i w ogóle ludzie się trują na różne Oglądamy sposoby. Wiadomości i widzimy, co się dzieje w kraju. I nam nerwy skaczą, a przecież skoki ciśnienia też nie są dobre. No właśnie. Tak, zatruwają się ludzie na różne sposoby, a tylko właśnie tak pod tę lupę i na tym widelcu ciągle te osoby plus size. Być może jestem dlatego taka, nie wiem, pewnie przewrażliwiona, bo do nich należę. I jakoś to zwraca moją uwagę i mnie to irytuje. Myślę, że to jest po prostu to jest taki kozioł ofiarny, bo tak jak powiedziałaś, takie osoby łatwo widać. Wiadomo, że te osoby mogą mieć kompleksy, łatwo zranić, łatwo wyżyć na takiej osobie, a powiedzmy widząc, nie wiem, kogoś stojącego na ulicy, kto ma masę problemów, jest bardzo zakompleksiony, chociaż powiedzmy jest wystrojony elegancko, ale w rzeczywistości to ma bardzo niskie poczucie wartości, ale przez swój ubiór na przykład tego nie okazuje, no to już tak ciężko podejść do takiej osoby i nie wiem, walnąć jakiś głupi tekst. To dużo łatwiej, powiedzmy, zobaczyć sobie na taką dziewczynę właśnie, która jej waga, powiedzmy, już przekracza te dwie cyfry i jest trzycyfrowa, nie? To łatwiej już takiej dziewczynie coś dociąć, pośmiać się przez chwilę i sobie na moment poprawić nastrój, bo to nie, jak powiedziałam, przez moment tylko. Tylko, że tak ktoś taki przez moment poprawi sobie nastrój, później znowu się źle poczuje, natomiast taka dziewczyna jak nie cały dzień, to powiedzmy tydzień czasu będzie płakała i cierpiała, bo ktoś jej przykrość sprawił i nie wiem, czy ta osoba sobie zdaje z tego sprawę w tym momencie. Nie wiem, może sobie zdaje z tego sprawę i właśnie chce do tego doprowadzić. A może właśnie tak. Mają ludzie takie poczucie, że nie ma co się robić w ogóle bezkarnie. Nie ma przez to właśnie, że jest to takie drugie dno zdrowotności. Że ja ci powiem, że jesteś grubą świnią, to jest dla twojego dobra, bo ty się za siebie weźmiesz i ty będziesz zdrowsza. Nie wiem, czy tak komuś zależy strasznie na tym, żeby to... Bo to nie oszukujmy się, są osoby, które powiedzmy, którym sprawianie przykrości innym sprawia przyjemność i też dlatego to robią, a inni, tak jak powiedziałaś, traktują niby, że to dla czyjegoś dobra, więc traktują to jako usprawiedliwienie tylko dlatego, żeby komuś coś wytknąć. Także ta dyskryminacja wydaje mi się, że jest naprawdę to dużo do zrobienia, bo wiem, że już powstają tam i organizacje, i dziewczyny są na YouTubie, które bez kompleksów przymierzają kostiumy, ciuchy i opowiadają. Niemniej jednak zawsze tam w komentarzach, bo czytam komentarze pod takimi filmami, zawsze się trafi, czy nie myślałaś o odchudzaniu? Albo zamiast tutaj prezentować takie ciuchy, to może byś się wzięła za siebie, nie? Zawsze się coś takiego znajdzie, po prostu nie ma opcji, masz żeby rację. Nie było przytyków. Masz rację i to jest, zawsze się coś znajdzie, bo ja po tym jak właśnie schudłam jakiś czas temu, to od mojej takiej dawnej przyjaciółki z dzieciństwa usłyszałam, bo to było takie spotkanie po latach, nie? I właśnie usłyszałam tekst, wreszcie wzięłaś się za siebie, teraz jeszcze jakby byś to
i to ze sobą zrobiła, nie wiem, inne ciuchy, inna fryzura, to wtedy już ohoho. Tak sobie myślę, kurczę, a jakbym to zrobiła, to znowu coś byś żeś wymyśliła. I nie wiem, czy ona mi po prostu zazdrości czegoś, że próbuje we mnie coś ciągle poprawiać, to co w sobie widzi, że jest nie tak. No tak właśnie ludzie, nie wiem, czują, że mają przyzwolenie, jakieś takie poparcie, że tak wypada. Nie wiem, skąd się to w ogóle u nich bierze. Ty nie zwracasz im uwagi na przykład, że nie wiem, za mało czytają, albo że do przeszczepu mózgu nadają, bo naprawdę tak jest, nie? No tak, no. Albo inteligencja jakaś taka, wiesz... I właśnie to jest problem. I że oni mają śmiałość się wypowiadać, prawda? Oni mogą. Widzisz, i to jest ten problem, że czasem inteligentnymi żartami nie można do kogoś trafić, bo ktoś tego nie zrozumie. Tak. No cóż. No i właśnie tylko, tylko właśnie na takim poziomie, wiesz, wyglądowo, ćwiczeniowo, jedzeniowym można się z niektórymi porozumieć. Tu ja jeszcze, to właśnie sobie takie notatki porobiłam, takie, bo tu o sobie głównie sobie porobiłam te notatki. Dobra, to może coś takiego, że taka osoba naprawdę w świecie się czuje okropnie, bo tak, są dla niej specjalne sklepy, prawda? Rzadko kiedy można coś w normalnym sklepie dostać. Są specjalne sklepy oznaczone XXL, albo tam dla osób plus size, tam przeważnie jakieś wory wiszą, chociaż teraz już podobno coraz więcej jest jakichś takich w miarę normalnych ciuchów. Strach jest wyjść do normalnego sklepu, bo spytasz o coś, to tu usłyszysz, że tu nic dla pani nie ma, prawda? Albo czujesz się taka napiętnowana, że w ogóle śmiałaś wejść do sklepu, taka duża, do sklepu, gdzie wiesz, manekiny mają rozmiar 34. Także tu jest stres. Drugi stres jest w restauracji, tak? Że wstydzisz się po prostu zamówić czegoś, na co masz ochotę, bo powinnaś sobie zamawiać same sałaty, bo ty się obżerasz, tak? Jednocześnie widzisz osoby, ja niedawno widziałam osoby, naprawdę takie szczupłe, które sobie tam, nie wiem, po 3 desery zamówiły. I one sobie, jak wiesz, ja bym zamówiła 3 desery, jak ja sobie wyobrażam, jakby wszyscy na mnie patrzyli, a nie to wiem, mi, czy, wiesz. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że bardzo często w takich sytuacjach takie osoby wychodzą do toalety, potem wracają i pochłaniają kolejne ilości jedzenia. I na przykład słyszałam historię o takim dawnym koledze z pracy, jak jeszcze pracowałam w tamtym zakładzie, że on na przykład zamawiał, robił tak, że szedł do pubu, do baru, gdzieś tam do pizzerii z kolegami, zamawiał sobie kurde mega wielką pizzę, zjadał połowę tej pizzy, przy okazji wypił tam ze 2 piwa na przykład, pośmiał się z kolegami, potem szedł do toalety, wkładał palce do buzi we wiadomym celu i z powrotem wracał do stolika, żeby mógł zjeść resztę tej ogromniastej pizzy, nie? No właśnie, ciekawa jestem, po co to? Znaczy to jest bulimia, ale to znaczy, też... Nie wiem, czy to akurat w tym momencie można podciągnąć pod bulimię, czy po prostu pod chęć pokazania, kurczę, kolegom, że taką... zje, chciałam innego słowa użyć. A chyba taką świetną przemianę materii, że tak? Że to jest taki chłop, że on kurde wdmuchnie, kurczę, taką wielgachną pizzę, nie? I nie przytyje. I nie przytyje, nie wiem. A może po prostu miał ochotę zjeść tą pizzę, tylko mu się nie, albo nie mieściło, albo rzeczywiście to kwestia jakiejś bulimii. Także no powiem, że to jest takie złudne, bo tak jak mówisz, my widzimy szczupłe osoby w restauracji, które tam sobie zajadają, bo myślą, że widać, że są szczupłe, to mnie wolno, prawda? Nikt nie widzi, idę do kibla i tak dalej, nie? A, wiesz co, że w ogóle o tym nie pomyślałam, no bo naprawdę widzę czasami osoby, które pochłaniają ogromne ilości jedzenia i zupełnie są szczuplusieńkie i w ogóle się nie... tam nie krępują, owszem, że zamawiają takie... Bywa taka przemiana materii, ale są niestety też przypadki takich zachowań.
A wiesz co, teraz sobie tak pomyślałam, że to jeszcze wiesz czemu może służyć, że na przykład wszyscy widzą, że on taką wielką pizzę zjadł, więc wszyscy też zjedzą taką wielką pizzę i oni przy tej, a on nie. Kto wie, to, to naprawdę... Może to jest po to, żeby cię inni tyli. Może, a on ich tutaj oszukał, a on ich tutaj, wiesz, wykiwał, na manowce ich, nie? Tak. On ich wykiwa. Ale właśnie no to... tak, właśnie myślę, że teraz tak nawiązując właśnie do tej bulimii, czy też anoreksji, myślę, że warto poruszyć ten temat, bo to dlaczego się nie mówi o dramacie tych osób, które i to bardzo często jest tak, że te osoby nie są otyłe, nie są plus size, to są osoby o tak zwanej normalnej wadze, które z jakichś powodów, nie wiadomo dlaczego, no wiadomo, że psychika tutaj, nie? Coś się dzieje z psychiką, ale nagle te osoby po prostu popadają w tak straszne choroby i często jest tak, że one albo pozostają przez to okaleczone wręcz, można powiedzieć, bo to ciało już jest tak zniszczone, prawda, są okaleczone, no albo niestety tracą życie. Ja sama z mojego miasta znam taki przypadek, gdzie, no nie będę to, bo tu wiele ludzi, oczywiście jak to z tym ludzkim gadaniem, różne plotki były w tym momencie. Ja tą dziewczynę widywałam nieraz w autobusie, bodajże ona chyba do szkoły wtedy dojeżdżała. Nie znałam tej osoby, ale ja ją widziałam w momencie, kiedy tak jakby ta choroba już nie wycieńczyła tak bardzo jej ciała. To była młoda tam, podejrzewam, że może miała 20 lat, może jeszcze nie miała 20 lat. Młoda dziewczyna, ładna, szczupła. I pewnego dnia ja się dowiedziałam, że ta osoba choruje na anoreksję i jest w bardzo poważnym stanie. I pamiętam, że gdzieś kiedyś ją, to było w zimę, ja pamiętam, że ona miała na sobie jakieś zimowe ubrania, więc nie było tego tak widać. No jakąś tam czapkę miała i twarz miała owiniętą szalikiem. I spod tego szalika po prostu widać było tylko wystające kości policzkowe, co mnie bardzo przeraziło. I nie wiem, ile miesiąc czasu minęło i dowiedziałam się, że ta dziewczyna nie żyje. I było tak, że ona najpierw nie chciała się leczyć, a w momencie, kiedy jednak zmieniła zdanie i chciała podjąć jakieś leczenie, no to już było niestety za późno. I nie wiem, czy że to takie podejście, stygmatyzowanie otyłości, czy to naprawdę nie jest wręcz mega problem w naszym społeczeństwie, bo to prowadzi do tragedii. Osoby szczupłe się czują też grube, tak? Dokładnie. Także no... Bo powiedzmy, czy tam koleżanka przytnie, tak jak ta tobie, tak? Że o, wzięła się za siebie, ale mogłaby zmienić to i to, tak? Że tu masz troszkę tam chyba w udach jesteś za grubak. Tak jej ktoś mógł powiedzieć tej dziewczynie, nie? A no właśnie. Tak to się... No. Tak także, też właśnie no nie wiem, może ona mi nigdy nie powiedziała, może całe życie się mnie wstydziła, to znaczy całe życie, w momencie, kiedy jako dzieci się przyjaźniłyśmy, bo może powiedzmy, nie wiem, się przed kolegami, koleżankami może się wstydziła, że ma taką przyjaciółkę. Nie mam pojęcia. Daj teraz, spokój. Wiesz, kto wie. No właśnie, no cóż, kto to wymyśla? Wydaje mi to, przecież to jakoś tak się chyba ciągnie, nie wiem, no przecież to od rodziców musi wychodzić, bo tu tak na początku spytałam, ale to też ja myślę, że coś zaczyna skąd przedszkole, już te dzieci wiedzą, ale skąd one wiedzą już te dzieciaki, no właśnie. Że właśnie na tego grubego one mają jemu dokuczać, one mają go obrzucać, błoty, mają go przezywać, mają go bić. Skąd one to wiedzą? Skąd to możliwe, dzieci naśladują zachowanie rodziców, często nieświadomie, no właśnie, także... Więc to w domu się pewnie mówi jakiś okropny grubasa i z nich się prześmiewa. Ja nawet w pracy wczoraj słyszałam, jak tam właśnie się prześmiewano z jakiejś, znaczy nie z konkretnej osoby w pracy, tylko że gdzieś tam widzieli jakiegoś straszliwego grubasa, nie? No i że ktoś powiedział do dziecka, że połóż się w cieniu tego pana. No, po prostu prześmieszne, prawda? To było. Tu jeszcze o lęku przed WF-em, takich o takich dzieciach sobie pomyślałam. Tyle się właśnie teraz tak z tą otyłością młodzieży, z otyłością dzieci, prawda? Chcą walczyć. To jest tak niezręczne i tak okropne i to powoduje u tych dzieci jeszcze większy stres. Bo ja widzę, jak to się dzieje. Dziecku przy całej klasie jakiś pan lekarz czy pani pielęgniarka mówi, że ma nadwagę.
Na WF-ie też się wytyka, że on jest grubszy i on musi tam ćwiczyć, zmusza się do ćwiczeń, których on nie jest w stanie wykonać. I to po prostu prowadzi do tego, że on się w ogóle nie rusza. To dziecko w ogóle się zamyka w sobie i po prostu chce, nie wiem, zniknąć, tak? Za, nie wiem, w domu, za lodówką. Albo przed lodówką i po prostu sadyści WF-iści. Ja też to pamiętam ze swojego. To była po prostu moja zmora. Jak można kazać dziecku, które nie ma koordynacji ruchowej, skakać przez jakiegoś kozła. No to chodzi. Żeby było śmieszone przed całą klasą. Tak, przecież to jest taki stres. No ale widzisz, właśnie mi teraz przypomniałaś, że ja zawsze taki pulpecik byłam jako dziecko, a mimo wszystko byłam taka, raczej mi się wydaje, aktywna, bo zawsze na podwórku z innymi dzieciakami, na ile mogłam, no wiadomo, też nie dawałam rady, powiedzmy, jak te inne dzieciaki, nie wiem, grać w gumę i powiedzmy, dochodziłam do kolan. Dochodziłam do kolan i już, kurde, dalej nic, a reszta to tam, kurde, pachy, szyja, kurcze i uszy prawie, że nie, już dawały radę. Natomiast, ale mimo wszystko próbowałam skakać. Ale w czymś innym pewnie się było, wiesz, dobrym, prawda? Tak, czy powiedzmy, ja nawet po drzewach chodziłam. Co prawda to się kończyło na pierwszej gałęzi, prawda? A na przykład mój kuzyn to właził na sam czubek drzewa i kurczę. I fakt, że tutaj może, tak jak mówisz, że jakaś inna koordynacja, czy powiedzmy już miałam większy strach, nie? Ale i powiedzmy, że to jest takie, jak mówisz, że tak jakby, kurczę, napiętnowanie tych dzieciaków, że one to, kurczę, siedzą, nic nie robią, kurde, w ogóle się nie ruszają, a to nieprawda, no, to tak... Jeżeli dziecko jest tak, jak ja, powiedzmy, byłam podczas wakacji zostawiana sama sobie, no, takie były czasy, nie, i ganiałam z innymi dzieciakami, to nikt mnie nie zmuszał. Ja mimo, że byłam pulpetem i tam, powiedzmy, nie... Wiele mi to nie pomagało, takie bieganie, ale ja łaziłam sobie po dworze, biegałam gdzieś tam, chodziłam po drzewach. Byłam szczęśliwa, kurczę, super wakacje, najlepsze wspomnienia z mojego życia, gdzie, nie wiem, nad rzekę gdzieś tam się chodziło i gdzie mówią, że woda też wyciąga, nie? I tam może nie pływałam, bo nie potrafiłam, ale gdzieś tam się zawsze przy brzegu pluskałam. Oczywiście nie schudłam od tego nie wiadomo jak, ale myślę, że moje zdrowie tutaj nie było w ogóle zagrożone w tym momencie. No tak, gdyby teraz, gdyby tym dzieciom takim... Gdyby im pozwolono właśnie, na ich... Żeby im pozwolono robić to, co one chcą. Nie zmuszano do rzeczy, których nie potrafią. Na ich poziomie, na tyle, na ile mogą. Niech se grają w gumę, nie wiem, skaczą tylko gdzie guma na samych kostkach, nie? To już będzie coś, kurczę, super, fajnie ci idzie, dobrze, ciesz się i skacz sobie, nie? A nie takie, no co ty, zobacz, inne dzieci tu już do pasa się skaczą, dokładnie. Nie? A ty? Tak, no. I wtedy już na pewno on nie ruszy się w ogóle. No właśnie, także to jak ze wszystkim, tak jak z nauką, nie wiem, jedne dzieci, powiedzmy, są bieglejsze, nie wiem, w jakichś tam naukach ścisłych, inne jeszcze w czymś innym, trzecie, nie wiem, ładnie śpiewają, czwarte ładnie malują i są, w czymś są dobre, zawsze będą w czymś dobre, prawda? Natomiast tu się, kurczę, bierze wszystkich razem i każe się wszystkim robić to samo. A mimo wszystko i tak są, zawsze jakiś się prymus znajdzie, który jest gdzieś tam do góry wynoszony. No cóż, tylko że niestety często bywa, że takie prymusy też są jakimś tam piętnem tutaj obarczone, bo to piętno to są oczekiwania rodziców, nie? Więc to wszystko, powiedzmy, na pierwszy rzut oka wiele rzeczy nam się może wydawać, natomiast rzeczywistość, jak się przyjrzy z bliska, jest zupełnie inna. No i właśnie tak. Właśnie tak się zasłuchałam. Że się rozgadałam. W ogóle też tak taka wymocja jest. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. No jeszcze chciałam raz podkreślić to właśnie. Sadyści, WF-iści. Tak. Że oni są oni są, znaczy winni. No nie lubię tego słowa, że ktoś jest czemuś winien. Ale oni rzeczywiście sami są sprawni. Przyczyniają się. I przyczyniają się do tego, że dzieci takie... plus size, czują się po prostu źle. I jeszcze mało, że się im mówi, że się obżerają, mało, że się rodziców obwinia, prawda, za ich stan. Często przecież
to jest po prostu jakieś sprawy dziedziczne. No. Mm-hmm. Ja właśnie jeszcze też nie lubię takiego czegoś, że ludzie plus size muszą się tłumaczyć, tak? Bo mm-hmm. ja widzę, znaczy słyszę, nie widzę, bo dużo tam na YouTubie słucham rzeczy, że ktoś tam zarzuca komuś wagę i ta osoba się tłumaczy. Ta osoba się tłumaczy, że ona jest chora, że ma przemianę materii. Matko, no dlaczego, no dlaczego musimy się wytłumaczyć? No, przecież jakby to był czyjaś sprawa, przecież to masz rację. Tak. No. Widzisz, w ogóle to nie jest, nie powinna być sprawa do rozmowy. Do rozmowy to powinno być o tym, co się przeczytało, co się usłyszało, co się o czymś myśli, nie, a nie o tym, jak ktoś wygląda. Jeszcze tu niedawno taki program sobie oglądałam. Aha, to chyba było z TVN-u. Był Dzień Bikini, wyobraź sobie, w ubiegłym tygodniu. Nawet nie pamiętam, nie wiedziałam. No. To jakby wskoczył bikini, jakby wiedział. Był Dzień Bikini i tam właśnie zachęcano, żeby po prostu wszyscy założyli bikini, bo kiedyś to, nie wiem, czy pamiętasz, taki było, tam była wiosna, zbliżało się lato, wakacje i wszędzie już piali w gazetach, że się odchudzać, bo już niedługo trzeba będzie założyć bikini, nie? Tak. Ale wiesz co? Ja się taka... No. A tu, że niezależnie od rozmiaru, proszę zakładać, proszę bardzo. I była tam taka dziewczyna właśnie. Widziałam nawet zdjęcie trikini, gdzie było, powiedzmy, góra, dół od bikini i plus jeszcze maseczka na twarz. A, no. Tak. No ale już chyba to właśnie... ta moda chyba przeminęła, na szczęście. Tak. I wyobraź sobie, że tam właśnie w tej audycji no, dużo było takich pozytywnych komentarzy, że ta dziewczyna jest bardzo ładna i właśnie dlaczego ktoś ma jakieś opory, ale było też mnóstwo hejtu, że jakaś dziewczyna pisała, że ona by w takim stanie nigdy na plaży nie wyszła. Ktoś napisał, że w ogóle zakaz wstępu dla jakichś tam osób, wiesz, grubszych na plaży, że to w ogóle komuś tam apetyt odbiera. No takie straszne po prostu rzeczy. Głupota nikomu nie odbiera apetytu i głupota nie jest piętnowana i podłość nie jest piętnowana, a są właśnie takie rzeczy piętnowane. Jest to po prostu przykre. I teraz powiedz mi, jak myślisz, czy te osoby mają prawo do szczęścia? Wiesz co, W tak wyglądając, czy mają prawo do szczęścia, czy muszą się koniecznie odchudzać? I czy to, no tak, czy muszą się odchudzać, żeby być szczęśliwymi? Czy one mogą być szczęśliwe takie, jak są? Czy mają prawo? To jest bardzo, mi się wydaje, prosta odpowiedź na to pytanie, ponieważ ja przeważnie większość osób plus size to są bardzo wesołe, pogodne, szczęśliwe osoby. Tak w głębi serca. Ja znam bardzo wiele osób właśnie, które są, jak to się mówi, puszyste, ale są takimi duszami towarzystwa. Są bardzo sympatyczne, wesołe, nikomu nie dokuczają. Więc te osoby, one są szczęśliwe i nie wiem, może dlatego są, Polska jest takim smutnym krajem, że im po prostu nie wolno być szczęśliwym, są za szczęśliwe i dlatego im się dokucza. Nie wiem, bo osobiście uważam, że te osoby są szczęśliwe i jak najbardziej mają prawo do tego, żeby być szczęśliwe swoim szczęściem właśnie dzięki temu, że same siebie akceptują takimi, jakimi są, akceptują swoją wagę i z tego właśnie wynika ich szczęście, ich radość taka wewnętrzna. Nie wiem, to jest chyba, tak, i to jest chyba jakaś, nie wiem, zazdrość, że kurczę, nie, tobie nie wolno, ty tak wyglądasz, jakim prawem ty jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, ja ci do... Tak, to tak. Ci ten uśmiech zejdzie. To ci zaraz ten, tak, no. I myślę, że tu tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Tylko, że to jest właśnie jakaś przemoc właśnie, to jest forma przemocy, więc gdy wobec kogoś stosowana jest przemoc, to siłą woli tutaj, czy jak tam się mówi, że, no to nie ma bata, że jeżeli ktoś wobec mnie stosuje przemoc, to ciężko mi jest być szczęśliwą osobą, bo w tym momencie moje pierwotne instynkty się uruchamiają i nie czuję szczęścia, tylko czuję jakieś tam poczucie zagrożenia, nie? I to jako instynkt jakiś tam pierwotny wychodzi na pierwszy plan, nie? I nie pozwala mi się cieszyć, powiedzmy, bo ja na przykład też
różne tam opinie na swój temat słyszałam i to często rzeczy, które mi naprawdę lubię w sobie, nie wiem, pasują mi, a ktoś mi tam powiedział, o, bo tutaj tego, tu coś powinnaś zmienić, ty powinnaś z kimś tam porozmawiać, to by się to za ciebie wziął, koszmar. Tak, dokładnie, ale to po prostu... Może trzeba nie rozmawiać z takimi ludźmi? Wiesz co, trzeba to tak jak, znasz pewnie to powiedzenie, teflonowy umysł po prostu, albo totalna olewka, powiedzmy, nie wiem, zdanie kolegi z pracy, które bardzo mnie wkurzało kiedyś, czyli no i co z tego? No właśnie. No i co, to jest bardzo dobre podejście. To jest podejście Kasi Nosowskiej, prawda? W książce jest tego, niech ludzie gadają, niech ludzie się patrzą, no i co z tego? Oni wkrótce o tym zapomną. Ale jest bardzo ciężko. Ciężko zapanować nad sobą, nad emocjami, odpuścić. Tak, że ktoś w ogóle śmie, że ktoś śmie zaglądać się do twojego talerza, że ktoś śmie komentować, jak ty wyglądasz, że ktoś śmie ci doradzać, prawda? Nie, w ogóle zamiast zająć się swoimi sprawami. Ty tej osobie nic nie mówisz. Przecież nie, ty od nich nic nie chcesz. Wiesz co, ty ich o nic nie prosisz, o żadne rady. A jeszcze wiesz co, o tej wesołości pisałaś, mówiłaś o, tak, o tej wesołości. Tak, bo my głównie piszemy, więc tak. Tak, ja chyba chwilę się przepraszam, zaśmiałam, bo coś mi się przypomniało, ale to za chwilę o tym powiem właśnie. Słucham ciebie. Przez moment właśnie mi taka przemknęła myśl, bo i wiem, no i czytałam, że ta wesołość często bywa też sztuczna. Te osoby chcą być akceptowane i dlatego one przeważnie taką rolę wesołka, rozbawiacza towarzystwa na siebie przyjmują. Wracają do domu i bywają często inne, a bywają smutne i przygnębione, ale to głównie właśnie przez tych wszystkich takich dokuczaczy, bo po prostu nie ma chyba imprezy, gdzie jest osoba plus size, żeby nie było chociaż jednego małego tam przytyku, niby przyjacielskiego. Niby przyjacielskiego, że albo się tam ktoś gdzieś nie zmieści, albo że coś się pod nim zarwie, prawda, albo że jakaś tam rzecz tej osoby byłaby dla kogoś za duża, żeby się utopił, prawda, to zawsze jest jakiś taki mały przytyczek. Także to nie zawsze to szczęście to jest taki i wesołość to są te prawdziwe oblicza tych osób, ale no będziemy robić wszystko, prawda, Capreldo, żeby w tym kraju było przyzwolenie na bycie sobą po prostu. Tak. Bycie sobą takim, jakim się jest. Ja teraz opowiedz, co cię tam rozbawiło. Tak, nie, to jeszcze teraz dokończę twoją myśl, że właśnie a propos, no ja pamiętam też taką, miałam dobrą koleżankę jeszcze w szkole, która właśnie, no plus size, no właśnie. Ja powiedzmy z racji tego, że sama zawsze byłam przy kości, no i w rodzinie też mam takie osoby, to dla mnie na przykład osobiście nie ma czegoś takiego jak plus size. Osoba taka, powiem, że otylsza troszkę, nie? To jest człowiek jak każdy inny. Są tacy i dla mnie to nie ma różnicy. Ja patrzę i w ogóle mi przez myśl nie przechodzi, że ta osoba jest plus size, nie? Bo to jest dla mnie po prostu człowiek jak każdy inny. Także tak chciałam powiedzieć. I ta koleżanka, ja pamiętam, że ona była właśnie, ja z nią w pokoju akurat pomieszkiwałam w internacie, później jeszcze tam na stacji, powiedzmy, już poznałam ją na tyle, że wiedziałam, że ona po prostu z natury ma takie usposobienie wesołe, także to też tak nie do końca, że ona jakoś tam, jej na pewno wiem, że jej przykrość sprawiały takie docinki i to już tak zdarzało się też, że tak, że ją pocieszałam, że czy tam powiedzmy też byłam obrażona na osoby, które powiedzmy jej sprawiły przykrość, więc to jest tak, że faktycznie to ją bardzo dotykało. Natomiast tą taką wesołość, jakąś taką spontaniczność, to ona posiadała w sobie naturalnie. Natomiast zmiana tematu teraz, co mnie rozbawiło. Pamiętam, taki film oglądałam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie powiem tytułu, bo to nie wiem, może stać się jakąś tam kryptoreklamą, ale chodziło o to, że w tym filmie chłopak poznał
dziewczynę taką, no i demo po prostu, no taka piękna, och, ach, nie, i to normalnie tak to się złożyło, że on ją poznał później jakoś tak, no zaczął z nią chodzić, nie, normalnie, a on się uważał za takiego, no nijaki taki, nie, i po prostu jakie to zakompleksione chłopaki, jakie to wielkie szczęście go spotkało, nie, że taka dziewczyna na niego zwróciła uwagę, nie, i w pewnym momencie w tym filmie jest coś takiego, że taka scena intymna między nimi, nie, ale zanim w ogóle do czegokolwiek dochodzi, chociaż i tak później nie dochodzi, kurczę, dobra, trochę spoileruję, bo się pokłócili później, nie? No ale no tak, nieromantycznie, tak, nie, no, wiesz, jest coś takiego, że on tam chyba jej mówi, że ona, Boże, jest ideałem, ona chyba nie ma żadnej skazy w sobie, nie? No i ona mówi, no, że ma jednak, ale że już tak są blisko, to ona mu pokaże, nie? I w pewnym momencie rozchyliła palce u stóp, nie? I okazało się, że ma błodę między palcami, nie? I on w tym momencie takiego focha złapał, że jak ona śmie, jest tak idealna, perfekcyjna, jak ona może śmie się tu przejmować tą błoną między palcami, kiedy on po prostu, to jest taki pasztet, nie? Więc do czego zmierzam, że po prostu nawet osoby takie idealne, perfekcyjne gdzieś zawsze jakąś skazę w sobie znajdą, nie? Ale właśnie niech one sobie w sobie szukają. No właśnie, że niech sobie szukają, a druga sprawa... samodzielnie, tak? To jest zawsze coś się znajdzie, prawda? Zawsze coś się znajdzie i kurczę, czego się doszukiwać problemów, kiedy można cieszyć się życiem, być szczęśliwym, naprawdę. No właśnie, żyjmy, takie proste to, nie? Żyjmy sobie szczęśliwie i dajmy szczęśliwe życie innym, dokładnie. Się innych po prostu nie czepiajmy i niech to, ta osoba będzie... Miej serce i patrzaj sercem. Duża, wielka, jaka. No właśnie. Dokładnie, te osoby będą wszystkie wokół nas, jakie chcą, żeby oby były szczęśliwe i szczęśliwie się czuły. I my wtedy też będziemy razem z nimi szczęśliwi, prawda? W otoczeniu szczęśliwych osób. To by było po prostu świat idealny. Właśnie. Czy pozwolisz, droga Capryldo, że odczytam wiersz? Ach, czekałam na to, aż to zaproponujesz. Zamieniam się w słuch. Proszę bardzo. Który napisała ta okoliczność naszej audycji o tym, czy można być szczęśliwy, będąc plus size. Ja w każdym razie obiecuję tu, że będę próbować być szczęśliwa i będę testować w dalszym ciągu bycie plus size i bycie szczęśliwą. I teraz będzie mój wiersz. Chcę na luzie i w spokoju sernik zjeść i tiramisu. Chcę spróbować pysznych ciastek. O kaloriach nie chcę wpisów. Chcę bez stresu zjeść śniadanie, być w smakowych uniesieniach i popijać czekoladę, bez myślenia o ćwiczeniach. Obiad czasem chcę z deserem, bo desery są mi lube, bez słuchania, że przeze mnie wszystko chore jest i grube. Kto chce wege, zdrowe życie, to niech ćwiczy, no i basta, lecz niech trzyma nos przy sobie i nie wsadza w moje ciasta. Koniec mojego wiersza. Bardzo pięknie. Dziękuję. Brawo. Ale to jest właśnie pięknie. Tak. To jest właśnie to, o czym chciałam, żeby była ta nasza audycja i nam wyszła prawie. O ile ktoś jeszcze nie usnął, ale jeżeli usnął, to pamiętamy, że to też jest bardzo dobre, prawda? Tak, bo tak. Świadczymy też usługi nasenne. Że świadczymy usługi nasenne, świadczymy usługi uspokajające. No tak. To właśnie o tym miała być ta moja, znaczy nie moja, nasza matka, czy moja, ta nasza audycja, ty żeby... Ty egoistko! Żartuję oczywiście. Przejęzyczyłam się, żeby właśnie każdy zajął się sobą i pozwolił innym być szczęśliwym. Tak czy jest. Coś jeszcze chciałaś dodać, Capryldo, do naszej audycji? Ja chciałam... Jakieś to znaczy, przesłanie, no ja powiedzmy, może, nie wiem... Ja bym takie życzenie swoje tutaj chciała powiedzieć, że właśnie ludzie zechcieli zmienić swój sposób myślenia, patrzenia na takie osoby. Ja powiedzmy, jak bywały takie w telewizji programy, pewnie kojarzysz, o właśnie gdzie doświadczony pan doktor odchudzał takie osoby.
I powiem ci, powiem o, to mi się też program przypomniał. No, no właśnie, no widzisz, no, no? Pociągniemy. Tak, widzisz? Tak. I to oczywiście, tak jak mówisz, to było... Tak, to było też tak właśnie w trosce o te osoby. No, bardzo często właśnie wychodziło, że te osoby miały jakieś, powiedzmy, traumy z dzieciństwa albo jakieś tam problemy ze sobą. I bardzo często była potrzebna pomoc psychologa właśnie, bo to tu, powiedzmy, bardziej to wszystko w głowie się działo. No, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja w zasadzie tak... Nie interesowały mnie te programy, ale że akurat w domu był telewizor włączony i akurat ten program leciał, to tak na przykład, nie wiem, coś tam przechodząc albo w międzyczasie na przykład sprzątając, to tak sobie zerkałam, tak mimochodem na to. I powiem ci, że bardzo często mi się zdarzało, patrząc na właśnie te osoby plus size, to ja nie zwracałam uwagi na ich wagę, tylko na przykład się zachwycałam, że ojeju, jaka ładna osoba, jaka piękna buzia. I wystarczy po prostu zmienić tylko sposób myślenia, zmienić sposób postrzegania, gdzieś tam sobie zmienić tą ostrość, przekalibrować i żeby ludzie nie widzieli tej zewnętrznej właśnie otoczki całej, tylko potrafiły popatrzeć, kurczę, że to jest ktoś piękny, że ma piękną buzię na przykład, że czy jest, no nie wiem, człowiek dusza. Tego bym chciała, no. No to by było cudowne. Mnie się przypomniał program, o którym już ci, no, o którym słyszałaś, bo właściwie taką próbną audycję nagrałam kiedyś. I tam mówiłam o takim programie pary ponad miarę, coś takiego. No w każdym razie to są pary młode, które i on i ona są tacy trochę okrąglejsi, albo jest też taki drugi program, gdzie tylko panna młoda jest ponad miarę. Więc w tych parach to dla mnie najgorszym momentem jest to, gdy ta prowadząca te osoby rozbiera do bielizny. To jest po prostu dla mnie tak żenujące. No to takie trochę upokarzające te osoby, myślę. Tak, bo ona musi ich sylwetki zbadać. Przecież te sylwetki to widać w ubraniu. Nie musi chyba ich rozbierać. Jak chce obejrzeć, niech to zrobi, nie wiem, w jakimś takim, bez kamer. No właśnie. Prawda? Nie wiem, po co to jest. To jest tak, ale ci ludzie, nie wiem, znaczy ci ludzie się decydują na to chyba, nie wiem, chyba chcą mieć pięknie dobrane stroje jakoś. Podejrzewam też, że no to jest pewnie warunek w ogóle uczestnictwa w tym programie, żebyś dostała jakąś piękną suknię czy jakiś tam garnitur, buty wypasione za darmo i chyba dlatego tylko się decydują. Dla mnie to jest takie, nie wiem, takie okropne, to jest takie żerowanie na po prostu na tych osobach. Tak, chodzi tylko o oglądalność. Że podbija się oglądalność w ten sposób. Ja mam wrażenie, że to jest tylko dla podbicia oglądalności. Pokazywanie tych osób, jakieś zwierzęta w cyrku, nie? Tak, cyrk albo koloseum, że ludzie przychodzą tylko sobie popatrzeć, tak dla rozrywki. Tak, i sobie dowartościować, oni ślubią, nie? Natomiast jeszcze też słyszałaś tę opowieść, ale po prostu ja ją będę powtarzać, bo dla mnie to było tak straszne i ja to pamiętam do tej pory, jak była taka dziewczyna, która brała udział, brała udział w wypadku samochodowym i potem miała bardzo duże kłopoty ze zdrowiem i była leczona sterydami i dlatego przytyła. No i gdy przytyła, tak właśnie jak wyglądała, to ktoś się w niej zakochał i brała ślub. I potrzebowała takiej sukni ponad miarę. I wtedy do tego programu przyjeżdża tam rodzina taka, która konsultuje, w której sukni najpiękniej. I ta dziewczyna była taka smutna, nie wiem, brała ślub, a była smutna. I oczywiście tam te pytania takie, co na narzeczony na twoją wagę, no to są na porządku dziennym. Matko, no co? Co na wagę? No. Matko, no chyba by nie brał ślubu, tak? Gdyby coś miał przeciwko. Tak. Więc po co w ogóle takie idiotyczne pytania? Ale tam była rozmowa z matką tej dziewczyny. I pierwsze słowa, jakie padły z ust matki, to były: ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć szczupłą córkę. Nie, i taka skwaszona mina. No i później ta dziewczyna powiedziała, jak usłyszała to, co ta matka powiedziała, ta dziewczyna powiedziała, że w tym wypadku samochodowym, w którym brałam udział, zginął człowiek i czasami żałuję, że to nie byłam ja. Osoba
tuż przed ślubem. I po prostu nawet jak to opowiedziałam, to mrówki mi chodzą po ciele. Jak własna rodzina możecie po prostu dobić. Nie potrzeba obcych ludzi, nie potrzeba internetu, ani gazet, właśnie. Prawda? Własna matka. Właśnie, może to się też czasem bierze też i właśnie w rodzinie. Już tak. Te osoby nie są akceptowane i to się później za nimi ciągnie, że... No tak, później jest kortyzol i takie błędne, prawda, błędne koło. I brak po prostu możliwości. Właściwie to nawet nie wiem, no przecież mogą schudnąć, mogą nie schudnąć, niech robią po prostu na co mają ochotę. I nikomu nic do tego. Prawda, Kaprolido? Prawda. Boksiu. Tak, jakoś wesołym akcentem byśmy może zakończyły. Tak. Może jakiś kawał, aby tylko nie osoba plus size. Kurczę, że ten kawał nie przychodzi do głowy. Nie? Masz coś? Ojejku, teraz muszę uważać, żeby nie powiedzieć coś niestosownego, bo takie kawały też znam. No ale czekaj, no chwilę gdzieś tam sięgnę. O, wiem, dobra. Wiem, też jeden z moich ulubionych. Dawa. No, chyba znasz go, tak. Tak, ale to na pewno nie o nas będzie kawał. No, no więc kawał jest taki, że pokłóciły się dwie ameby, nie? I jedna mówi do drugiej: ej, ty, bo cię kopnę. Druga: niby czym? Niby nóżką. Jak ja to lubię. A ty masz jakiś? Właśnie ja nie mam żadnego i naprawdę nic mi się nie przypomni, będziemy tak musiały. Tak, to niech to pozostanie ta riposta osób plus size do tych, którzy im wytykają. Ej, ty, bo cię kopnę. Niby czym? No, nie będę szukał. No. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie nas. Zapraszamy. Dziękujemy, tak. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, dodawania lajków. Tak. Tak, i wkrótce mam nadzieję, czy nie mam nadzieję, tylko wiem, że kiedyś to nastąpi. Oczywiście. Wkrótce będzie można również komentować u nas. No na razie jeszcze jesteśmy delikatni, jak te ameby. No i jak te ameby, tak. Ja tu chciałam jeszcze zareklamować następny program, bo wiem, że również o podobnej tematyce odbędziesz dziś rozmowę z Wenką. Tak jest. Więc... Także to będzie druga część, powiedzmy. To będzie druga część tego tematu. O dietach, to będzie o dietach plus size tutaj, i szczęściu. Tak jest, tak jest. O właśnie, no tam opowiecie o dietach. Tak jest, tak będzie. Co jest mi obce zupełnie. Ja nie mogę opowiedzieć o dietach. Dobrze, do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się wszyscy. Pa, pa. Ciepło, pa.